Na imię Michał, z zawodu jestem ichtiologiem. Zajmuję się gospodarstwem rybackim, które tutaj wokół nas jest. Jestem po rybacie śródlądowym w Olsztynie. Byłem po prostu małym dzieckiem. Wywołałem z moją siostrą duchy. Z moją siostrą i z jej koleżanką wywołaliśmy duchy i wrożono mi z ręki. I to tak po prostu szło, że tak powoli to po prostu wchodziłem. Coraz większe po prostu zniewolenia. Przede wszystkim to, że ja w ogóle nie rozumiem na temat tego, że ten świat duchowy koło mnie jest. Czyli nie widziałem tego świata duchowego. Tylko po prostu miałem problemy z modlitwą. Ja nie wiedziałem, czego mam problemy z modlitwą, nie potrafiłem się w ogóle modlić. Takie moje było, że strasznie mnie modlitwy po prostu denerwowały i w ogóle nie potrafiłem się w ogóle modlić. I w drugiej klasie po prostu podstawki dostałem gry komputerowe. W zasadzie zacząłem bardzo mocno bezpośrednio grać. Całkowicie się odłączyłem, takie było po prostu z rzeczywistości. Świat mój to po prostu gry komputerowe i takie rzeczy. Zacząłem wchodzić po prostu w jakieś po prostu rodzenie nieczystości. Miałem znajomych, którzy oglądali po prostu jakieś filmy porodne, przecież my byliśmy moimi dziećmi. Znaczy takie rzeczy się zaczęły po prostu już pojawiać, nie? Czyli jak ten. No i mimo to, że byłem po prostu ministrantem, bo do 7 klasy byłem ministrantem, dopóki nie zacząłem słuchać bardziej ostrzejszej muzyki, takiej bardziej rockowej. No i też to, że moi znajomi po prostu pili alkohol czy jakiekolwiek inne rzeczy, też zacząłem to po prostu robić. Czyli też zacząłem to po prostu, uważam, rzecz biorąc, że trzeba być po prostu bardziej wyzwolony, że trzeba bardziej po prostu swoje życie, że trzeba się po prostu bawić. No i też trzeba po prostu naśladować dorosłych, których życie w zasadzie nie było wcale takie jakie by mi się po prostu, jak mi się po prostu podobało, nie? Czyli ja, przynajmniej w tym momencie. No i poszedłem po prostu do liceum. I tam trafiłem do środowiska po prostu ludzi, którzy byli totalnie, czyli ja byli do takiego środowiska bardzo mocno zmontowanego, czyli biorąc ja tak jak ten. Nosiłem bardzo ostre, nosiłem długie włosy, nosiłem glany, chodziłem w czarnych butach. Zakochałem się w dziewczynie, która mnie nie chciała. I poprzez to znienawidziłem Boga. Zacząłem po prostu przeciwko niemu po prostu bronić. Fakt, że kilka razy chciałem popełnić samobójstwo. Czyli, tylko, że Pan Bóg mi po prostu tego broni. Zawsze, gdy coś chciałem zrobić, to zawsze mi mówi, że ludzie Ciebie, Michał, kochają. Masz ludzi, którzy po prostu, na którym Tobie zależy. Ja raczej jak byłem w klasie, to było miałem paczki ludzi, którzy bardzo mocno mnie szanowali, którzy mnie bardzo lubili. Znaczy z tego ja byłem bardzo, bardzo mocno zmontowany. Kłóciłem się z nauczycielami, spałem na lekcjach, chociaż to było najlepsze liceum w Mławie, to ja po prostu to robiłem. Czyli byłem taki totalnie po prostu zmontowany, bardzo dużo alkoholu. I też w pewnym momencie swojego życia zaprosiłem złego ducha do swojego życia. Nie? Było coś takiego, że ja po prostu oddałem swoje życie złemu duchowi, bo chciałem popełnić samobójstwo przez to, że ta dziewczyna mnie odrzuciła. Ja przez rok czasu o nią walczyłem i ona mnie nie chciała. I zacząłem wchodzić w coraz większe zło. Zacząłem bardzo mocno dużo pić, bardzo dużo wagarować, uciekać, upijać się. Kilka razy, żeby zaliczyłem zgony, czy takie po prostu poprzez alkohol, jakiekolwiek inne rzeczy. Też miałem bardzo duży problem z nieczystością, czyli problem z nieczystością, który po prostu by mi był. A druga rzecz, że moje serce po prostu krzyczało z bólu, że to jest nie tak, że ja nie mogę po prostu że przede wszystkim, że to jest po prostu, że coś jest ze mną nie tak, nie? Że to po prostu było takie po prostu doświadczenie takiego głębokiego po prostu bólu. I też to było też takie po prostu to, że ja zacząłem po prostu wołać do Pana Boga. Chociaż ja go bluźniłem, czy niejednokrotnie na niego, to zacząłem do niego po prostu wołać. Moja mama widziała, co się ze mną dzieje, zaczęła się modlić na mnie na różańcu. Wiem, że moja babcia, która też od wielu lat po prostu słucha Radia Maryja, też jest taką kobietą bardziej pobożną, dużo się po prostu modli, to też się do mnie po prostu modliła. I też zacząłem to po prostu jakoś po prostu wychodzić. Ja w pewnym momencie, kiedy zobaczyłem łzy mojej mamy, to ja po prostu od tego odeszłem. Nie? Czyli rzecz biorąc, jak zobaczyłem, że moja mama płacze przeze mnie, bo myślałem, że tylko ja cierpię, zaczęło mnie coś po prostu ruszać, że ja tak nie mogę dalej żyć, że ja nie mogę niszczyć innych, że jeśli ja niszczę siebie, to okej, ale ja też niszczę innych, nie? I też poprzez to, rzeczy, które zacząłem chodzić, wiele rzeczy się po prostu dziać ze mną, nie? Też wyruszono mi z kart tarota, z ręki, w ogóle jakiekolwiek inne rzeczy, nie wiem, po prostu z linii popularnych, jakiekolwiek, takie moje środowisko, które się tymi rzeczami zajmowało, z takim po prostu okultyzmem, z takim po prostu takimi bardzo złymi rzeczami. I też na tym, po tej dziewczynie, miałem takie po prostu doświadczenie, że jeśli ja kocham tę dziewczynę, to ja powinienem przede wszystkim dać jej oddychać, że ja powinienem ją mieć przed sobą. To zresztą było takie działanie, chyba myślę Pana Boga w moim sercu, że ja po prostu powiedziałem sobie, że nie mogę dalej po prostu jej męczyć i muszę po prostu odejść. No i odeszłem. I w pewnym momencie, kiedy to się po prostu wydarzyło, ale gdyż nie bardzo mocno ją kochałem. Czyli była taką osobą, której znów zacząłem wierzyć w Pana Boga. I kiedy się rozstaliśmy w naszym związku, ja zacząłem mieć bardzo nieszczęsny. I poszedłem do Olsztyna na studia. Fakt to, że zacząłem wtedy wołać do Pana Boga, żeby mnie ratował. Poszedłem na studia i tam wszyscy moi znajomi, którzy byli, praktycznie poszli do innych miast. Ja tam zostałem sam. I pamiętam, że mojej siostry, koleżanki, brat jest księdzem w Płocku. I on miał kasetę, której chciałem po prostu posłuchać. On ją tam po prostu turnała. Ja tylko chciałem go posłuchać i on mi tą kasetę pożyczył. To jeszcze było, nie wiem, to było w 2005 może roku.
I ja słuchając na to łóżko, tam były też piosenki uwielbienia Pana Jezusa, w ogóle uwielbienia Pana. I wtedy pierwszy raz w swoim życiu się ubrałem Jezusa jako swojego Pana Zbawiciela. Świadomie ubrałem Jezusa jako swojego Pana Zbawiciela. Jak już byłem w Olsztynie, nikt mi nie kazał chodzić do kościoła. Tutaj jak byłem, to musiałem. Jak byłem w mojej rodzinie, kazali mi chodzić do kościoła, więc musiałem chodzić niezależnie. Chociaż że ja na przykład byłem w takim miejscu, że ja w kościele potrafię słuchać satanistycznej muzyki, nie? Wziąć słuchawki na uszy i trwać przy tym, na mszy święta, chociaż ludzie to słyszeli, ja po prostu kat się po prostu wywijał, tutaj po prostu kat, które po prostu usłyszał, nie wyróżniacze słowa, które szły z rękę Pana Boga, nie? To po prostu to było po prostu we mnie. A ja na tym łóżku wybrałem sobie swojego Pana i Zbawiciela i chociaż byłem w takiej totalnej ciemności, poszedłem do kościoła. Jako łaskę im Jezus dał, tak po prostu nieskończonego swojego miłosierdzia, to, że ja padłem tam w tym kościele na kolana, stwierdziłem, że jestem ogromnym grzesznikiem. To, że dał mi to, że przebaczyłem innym. Teraz to takie było doświadczenie, że po prostu im przebaczyłem. I dalej to było takie coś, że ja poszedłem do konfesjonału i kiedy mówiłem tylko to i wyznałem te swoje grzechy i po prostu widziałem, Jezus mnie po prostu uwolnił. To było takie streknięcie, uwolnienie od wszystkich, po prostu, nie wiem, od nieczystości, jakiejkolwiek innej rzeczy. I kiedy przyjąłem komunię świętą, to było doświadczenie takiej niesamowitej miłości, po prostu takiego ognia, no po prostu Boga, które po prostu były mnie, czyli po prostu takiego zanurzenia w Bogu, że On mnie po prostu kocha. Przede wszystkim to, że mimo tego wszystkiego, co ja zrobiłem, że On mnie kocha. No i było tak, że to tak szło w ciągu 5 lat, że ja nie wiedziałem, że te złe duchy są przy mnie. Wracałem do domu, włączałem grę Diablo, a tam był taki pentagram i od razu wracałem do nieczystości. Ja nawet nie zdawałem sobie tego sprawy, że ta gra tak bardzo we mnie uderza. I też zacząłem po prostu wchodzić w jakieś dziwne po prostu duchowości. Ja nie wiem, wchodziłem w jogę, w medytację transcendentną, w szamanizm. Wypaliłem marihuanę, jakiekolwiek takie po prostu inne rzeczy. Wszystkie relacje z kobietami, jakie miałem, w zasadzie biorąc, one były urywane. A jak już po prostu je miałem, w zasadzie to były po prostu nieczyste. W zasadzie była tylko jeszcze później jedna dziewczyna, ale ja po prostu nie potrafiłem zawiązać relacji z jedną dziewczyną. Byłem taki po prostu odcięty od wszystkich po prostu ludzi. Ja naprawdę, jak rzecz biorąc, ja to jak teraz na to patrzę, to ja nie potrafiłem się w tym po prostu odnaleźć, bo to była po prostu totalna po prostu ciemność. I to tak po prostu było. Fakt, że to doświadczenie Pana Boga sprawiło to, że ja starałem się być dla innych ludzi lepszy. Czyli rzecz biorąc, wiedziałem, że jeśli Pan Bóg mi tyle dał, to wiem, że powinienem to po prostu dawać innych. Ja po prostu szedłem z spowiedzi, Pan Bóg mnie od tego odrywał i dalej po prostu wracałem. I kiedy tak, no nie wiem, na trzecim czy czwartym roku chyba studiów w Olsztynie, poszedłem do kościoła, a kiedy wchodziłem do tego kościoła, to widziałem dużo ludzi, którzy żebrzą. Ja dawałem jałmużnę. I pamiętam, że kiedy poszedłem do tego kościoła i tam właśnie klęczę tym, doświadczyłem obecności Marii. Miałem po prostu takie odczucie, że Matka Boża do mnie po prostu przychodzi i przynosi mi w tym moim cierpieniu głębokim płatki róż. I ja wtedy jej ofiarowałem swoje życie. Ja w ogóle wtedy jej dałem swoje, oddałem jej swoje życie, całego siebie. Powiedziałem, że Maryjo, ty jesteś moją królową, panią i moją matką. Całego siebie tobie po prostu powierzam. I w tym kościele jeszcze tak byłem, na tym, kiedy miałem to spowiedź, jedną rzecz, jaką doświadczyłem, to, że Jezus oddał życie za mnie. Czyli miałem takie po prostu doświadczenie Jego męki. To było moje odczucie, że On oddał tu bezpośrednio życie za mnie, że to On uczynił dla mnie. To było takie doświadczenie. To było w kościele świętego Franciszka z Asyżu w Kortowie, z kościół akademicki. Takie miałem po prostu uczucie, że Jezus oddał życie za mnie, że ta męka jest dla mnie. Że On mnie tutaj zbawił, że po prostu takie doświadczenie Jego. Przede wszystkim ja Mu dziękowałem i Go uwielbiałem. Czyli zauważyłem takie po prostu takiego uwolnienia. Tak samo jak w tym kościele, w kościele tam, u świętego Franciszka, kiedy były modlitwy uwielbienia, to ja po prostu czułem po prostu łzy, nie? I w tej samej tej spowiedzi, to miałem takie po prostu uczucie, kiedy od niej wyszedłem, takie coś mi wszystko po prostu ze mnie zostało wyrwane przez łzy. Człowiek tak normalnie płacze, to tak płacze, nie? Ale to był po prostu taki szloch, totalny po prostu szloch, jakby wszystko było ze mnie po prostu wywalone ze środka. I też właśnie przy obecności Maryi też czułem jej właśnie taką niesamowitą miłość, takiej opieki nade mną, że ona przy mnie w tym doświadczeniu jest, że ona w tym bólu moim jest, że ona przychodzi mi to po prostu pociąć, że ona mnie bierze pod swój płaszcz swojej matczynej miłości. Potem związałem się z... Było tak, że wróciłem do Olsztyna, poszedłem do kościoła, trafiłem na pierwsze reo. Na pierwszy dzień reo w Olsztynie. Jestem na tym reo i potem odchodzę i mówię, że z taką dziewczyną, którą zacząłem pisać i którą się potem związałem i po prostu zacząłem po prostu krzywdzić, nie? Przedem coraz bardziej i większe zło. Jak byłem na pierwszym, na trzeciej klasie czy drugiej klasie w liceum, miałem taką totalną ciemność, to znów wszedłem taką totalną ciemność. Ona miała książki z jogą, jakimiś innymi rzeczami. Ja po prostu zacząłem to po prostu robić, dlatego że miałem bardzo problem duży z kręgosłupem. Więc stwierdziłem sobie, że ja sobie tak książkę zacząłem czytać, że myślę, że tam, że te techniki są takie fajne, bo można się uzdrowić jakiekolwiek inne rzeczy. Ja nie wiedziałem nawet tego, że to są takie rzeczy, które będą mi bezpośrednio mocno uderzać. I ja wszedłem w to i zacząłem medytować. Ja w zasadzie już przestałem nawet i my żyliśmy po prostu w nieczystości, ale ja w zasadzie nawet już całkowicie za nią zapomniałem. Tylko patrzyłem na gwóźdź, uczyłem po prostu jakichś, nie wiem, technik po prostu koncentracyjnych, czy jakiekolwiek innych rzeczy. I to
I to tak po prostu szło. I wróciłem do domu po jakimś, nie wiem, po jakimś tam miesiącu. Wracam tutaj do domu. Co jest tego domu tutaj jeszcze nie było, to taki, jeszcze była taka rybaczówka, ja tutaj jestem. No i ja tam zacząłem medytować. Wchodzę w tą medytację, nie wiem, zaraz jestem, czekaj, jakieś dziwne rzeczy. I przychodzi, ja wchodzę z domu i taki słyszę głos. Otwórz się, my cię uzdrowimy. To było takie doświadczenie. Ja się otwarłem. Pamiętam, że biorąc, że ja się na to otwarłem, to zaczęło mi po prostu wyginać moje ciało w różnego rodzaju miejscach, zaczęło mi po prostu uzdrawiać, ale to było takie pseudo-uzdrowienie. To było takie po prostu trans. Pamiętam, że tutaj ja mieszkałem wcześniej w Bogórze, tam gdzie moja już mieszka moja siostra i ja tam idę, a tam w moim pokoju był taki obraz Jezu, ufam Tobie. I pamiętam taką jedną rzecz, że ja po prostu do tego obrazu się zwróciłem do tego obrazu. No i ja po prostu to czuję, nie? Ja mam takie po prostu czucie, że ja mówię, i słyszę wewnętrzny głos. Czuję głos. Kim jest dla Ciebie Jezus? To jest w moim sercu się dokonuje, nie? I ja słyszę inny głos, który towarzyszy temu. Jeśli go zostawisz, czy coś takiego, jeśli się go wyprzesz, jeśli go się zaprzesz, my Cię będziemy uzdrawiać. Ja się Jezusa wtedy zaparłem. I zacząłem płynąć po prostu totalną po prostu ciemność. To była taka ciemność, że ja straciłem kontrolę, straciłem w ogóle kontrolę nad własnym ciałem. No wszystkim, co się ze mną po prostu działo, nie? Chodziłem, jak wróciłem do Olsztyna, w zasadzie z ludów postawił moich kolegów, którzy byli po prostu bardzo dużo nażywali po prostu narkotyków. I chociaż ja już nie brałem bardzo w dłuższym momencie po prostu narkotyków, to zacząłem znów do nich po prostu powracać. Nie chodziłem już do kościoła i pamiętam takie po prostu zdarzenie, że idzie święta Bożego Narodzenia. No i ja idę do kościoła, mówię, muszę iść do kościoła. Wszedłem do konfesjonału i od razu płacz, czyli rzecz biorąc, czuję po prostu, że Jezus po prostu walczy o mnie, żeby mnie po prostu z tego wyrwać. Widzisz, że jestem totalnie po prostu tak przygnieciony grzechem, że nie mam takiej po prostu możliwości. Ja tam płaczę, wychodzę z tego, a w trakcie tego też potem tam wyjechałem. I tak jakby ten zły, jak wyszedłem z tego kościoła, zacząłem się po prostu drżeć. Czuję, że rzecz biorąc, że ten zły duch we mnie po prostu uderza. Tak jakby już nie miał do końca dostępu do mnie, nie? Wychodziłem do mojej byłej dziewczyny i znów wchodzimy po prostu na ciosę. Pamiętam, że weszliśmy tylko do kościoła. Tam było chyba Pan Jezus na Świętym Sakramencie, a moje gałki oczy się powróciły do góry nogami. Ja potrafię zupełnie nie patrzeć, a moje ciało się po prostu drgało. Po prostu tak jakbym był po prostu tak przepełniony czymś złem, że to po prostu takie wewnętrznie po prostu rozszarpywało, nie? A ja szedłem do tego do kościoła i ta relacja na mnie znana była po prostu nieczysta. Potem pojawiły się ogromne lęki. I miałem obraz Matki Bożej. W ogóle najpierw jeszcze było tak, że ja medytowałem na Buddę, Mahavirę, na różnego rodzaju hinduistycznych, nie wiem, joginów, czy jakiekolwiek inne rzeczy. Też nie wiem, czytałem książki jakiejkolwiek kulturystyczne, nie wiem, jakieś szamańskie, Castaneda, czy jakiekolwiek inne rzeczy. To też takie po prostu było doświadczenie. Nie wiem, jeszcze pamiętam, że jeszcze w moim życiu dużo czytałem książki Paulo Coelho i wiem, że to też było po prostu złe, nie? Że to było po prostu złe, bo to są książki, które z takiej synchronii z religijnych, które wszystko jest wymieszane, nie? Czyli też jest bardzo dużo takich złych rzeczy. I człowiek po prostu to czyta i nie wie, co po prostu czyta. Mu się wydaje, że jest Matka Boża, to wszystko jest okej. A naprawdę nasze pojęcia po prostu pomylone. I też jak ja tam wziąłem ten obraz Matki Bożej i spałem na klasie pierwszej, bo się strasznie po prostu bałem. Miałem po prostu tak ogromne lęki między jednym semestrem a drugim, to miałem po prostu taki sen. Po prostu, a czy może nawet nie tyle sen, co po prostu widzę taki wir. A w tym wirze anioła jasności bijącego się z demonem. Tak jakby wchodziło to w mój umysł. Takie po prostu takie, nie wiem, trudno jest mi to po prostu odpowiedzieć, nie? Po prostu to widzę. Śpię z tym obrazem i po prostu czuję to, że mam takie po prostu myśli. Przebacz wszystkim, przebacz sobie. Czy w ogóle najpierw zacząłem przebaczać wszystkim innym, zacząłem po prostu płakać. Nie? Od samą rzeczą zacząłem po prostu płakać. Ja stamtąd po prostu wyszedłem i zaczął się zbliżać okres po prostu Wielkiego Postu. Ja zacząłem chodzić na wszystkie po prostu drogi krzyżowe, jakie były, zacząłem chodzić do kościoła w Olsztynie. Stwierdziłem, że muszę tam po prostu chodzić. I też nie potrafiłem dostąpić po prostu do spowiedzi. Pamiętam, że zaczął się po prostu okres wielkiej po prostu okres już świąteczny. Jestem w domu i leżę na łóżku tamtym. Ja po prostu wchodzę w taki trans, bo ja też miałem takie rzeczy, że ja po prostu nie wiem, było takiej hiperwentylacji. Ja po prostu bardzo mocno oddychałem. Bardzo głęboko oddychałem, potrafiłem, nie wiem, kilka minut bez powietrza po prostu być, ale po prostu to było takie dziwne, takie wszystkie otwieranie wszystkich czakram, bo te złe duchy też otwierały wszystkie takie, nie, ten świat duchowy, nie? Ja to bardzo mocno bezpośrednio się otworzyłem na ten świat duchowy, który bezpośrednio człowieka bardzo mocno atakuje. Pamiętam, że jak tam po prostu byłem, to było tak, że po prostu jak tam byłem, to po tej drodze krzyżowej jestem właśnie u siebie na łóżku, u siebie tam w Bogórzynie, jeszcze jak tam mieszkałem. Moi rodzice wchodzą i widzę, że jest coś ze mną nie tak, a ja mówię, że ja muszę iść do księdza egzorcysty. Pojechałem do księdza Prokudowskiego, do egzorcysty, do Płocka. I on mi daje po prostu się na tym modlić, rozmawiać ze mną. Było takie, ale jakieś, takie było moje odczucie. Na temat tego to, że
tak jakbym nie był w sobie, nie? To jest takie moje odczucie na pewno, tak jakbym po prostu był całkowicie poza sobą. Takie by wiele rzeczy było na mnie po prostu nakładane. Jeszcze nawet w trakcie tego bardzo, bardzo złych rzeczy okultystycznych, ja na przykład widziałem ciała astralne, czyli widziałem po prostu siebie nie w jakiejś innej światłości, a przede wszystkim ogromna pycha. Miałem czucie ogromnej po prostu pychy, nie? Że to była taka ogromna wewnętrzna po prostu pycha. Widziałem ten świat duchowy, który był, no, który był bardzo trudny. I ja przez to egzorcyzm zacząłem po prostu przechodzić. Pamiętam, że wróciłem do Olsztyna i leżę po prostu na łóżku. Wtedy jeszcze w tym trakcie się rozstałem, swoją dziewczyną stwierdziłem, że już nie możemy w tym być. Ja muszę po prostu z tego odejść, ja musiałem się z tego po prostu wyrwać. I ja w jakiś sposób się zostawiłem. Wiem, że też to w jakiś sposób po prostu mocno skrzywdziło. Też bardzo dużo rzeczy jej po prostu obiecałem. Wiem, że to był mój po prostu grzech względem niej, że ją poraniłem. Tym, że to nie była po prostu miłość. Ja wiem, że to nie była po prostu miłość, bo to było, bo to nie pochodziło od Pana Boga i takie inne rzeczy, nie? I zacząłem się przejawiać przez egzorcyzmy. Pierwszy po prostu egzorcyzm. Pamiętam, że na pierwszym egzorcyzmie to był tylko sam ksiądz, on zaczął się modlić, on nawet go nie dokończył. Na drugim była pani profesor psychiatrii. I był ksiądz egzorcysta i wielu innych, bo jak zadał po prostu pytanie, mówi na temat tego, że jest we mnie Lucyfer, jakiekolwiek inne złe duchy, nie? Jakiekolwiek takie rzeczy, które po prostu były. Też wystawili się oba na Jezusa na Świętym Sakramencie, ja nie mogę na niego po prostu patrzeć, moje oczy się po prostu wykręcały. Ta pani profesor psychiatrii, ona się zajmowała tymi zjawiskami, egzorcyzmami, ona zaczęła je opisywać, nie? I ona widzi, że rzeczywiście, że ze mną jest coś, problem jest po prostu duchowy, silnie po prostu problem duchowy. I dalej to po prostu szło. Przez te egzorcyzmy się przybiłem. W pewnym momencie rzecz biorąc, ksiądz egzorcysta do mnie dzwoni, znaczy w zasadzie pisze, czy tam dzwoni do moich rodziców, mówi, że przyjeżdżał ten James Maniacal do Niepokalanowa. Mówi mi, że mam tam jechać. Pojechałem tam, wchodzę po prostu rzecz biorąc, wchodzę tam i tak pamiętam rzecz biorąc takie jedno zaświadczenie, że tam po prostu wchodzę i zły duch mówi do mnie, że teraz będziemy się drzeć, krzyczeć i w ogóle, nie? Ojciec mówi, że ci ludzie, którzy mają tutaj wiarę, zostaną uzdrowieni. Ja w pewnym momencie rzecz biorąc, jest takie, on po prostu to powiedział, ja po prostu ten... Tak bym po prostu zemdlał. Po prostu to nie jest, było tak, nie wiem, czy zaśnięcie w Duchu Świętym, nie wiem, myślę, że to było działanie Pana Boga, nie? I pamiętam, że po prostu rzecz biorąc, że ja tam zasnąłem. Potem wychodzę z tamtego miejsca i później podchodzę do ojca i mu dziękuję. Znaczy, poszedłem mu podziękować. Fakt, że ja nie znam angielskiego, ja mu powiedziałem, to był tłumacz, to był ojciec franciszkanin. I on zaczął ze mną rozmawiać i on mi mówił, jak się mam na imię. Ja mu powiedziałem, że jak mam na imię, powiedziałem, jak mam plan, też mu powiedziałem, że jakie mam plany względem swojego życia. Wziął mnie za rękę i ja czuję prąd, który płynie z jego ręki. On do mnie mówi, że ty musisz przyjechać do mnie na rekolekcję. Już czuję, że coś jest w świecie duchowym, nie? Jak tylko straciłem, znaczy w ogóle jak się obudziłem z tego, jak wyszedłem, to czuję coś takiego, jakby był powrót tego zła we mnie. Po prostu zaczęło mi po prostu wszystko się wyginać. Całe moje ciało zaczęło po prostu powyginane. Ja po prostu czułem ogromny po prostu atak na moją duszę, umysł i ciało. Taki bezpośredni atak, nie? Też to po prostu wszystko było. Pamiętam, że jeszcze była potem msza o uzdrowienie. Ja tam po prostu klęczam i po prostu dziękuję Panu Bogu i też czuję taki atak złego względem siebie na tej mszy świętej. Klęczę i dziękuję Panu Bogu, potem przy świętych, po tych modlitwach o uzdrowienie. I podchodzi do mnie dziewczyna i mówi, te Pismo Święte jest dla Ciebie. Dałem wtedy po prostu tysiąclatkę. Ona mnie w ogóle nie znała i ona mi dała te tysiąclatki i mówi, że to jest dla Ciebie, że Pan Jezus Ci te Pismo Święte daje. I za jakieś 3 miesiące Pan Jezus postawił mnie do wspólnoty, do której do tej pory należę. Jeśli jestem w Bogu, to mam pokój i mam radość. Rzeczy, które po prostu doświadczam. Nawet jeśli czuję jakieś utrapienie, czy czasami jak się modlę i że nawet przez zęby, to wiem, że to ma po prostu sens. Że ja staram się kochać człowieka, że on jest, a nie dlatego, że on mi coś po prostu da. Bóg daje mi taką świadomość na temat tego, że jeśli spotykam człowieka, to wiem, że on ma po prostu godność, niezależnie w jakim on był po prostu po położeniu. Jeśli to jest alkoholik, narkoman czy ktokolwiek, człowiek, czy też ja, który jestem po prostu grzesznikiem, to wiem, rzecz biorąc, że Bóg mnie nieskończenie po prostu kocha i wszystko mi po prostu przebaczy, jeśli będę Go po to po prostu prosił, że On mnie nigdy nie odrzuci, nawet jeśli ja sam siebie odrzucę. Że jeśli jestem przy Nim, to mnie po prostu zbawia i to jest mój wybór, czy będę po prostu zbawiony, bo to zależy tylko na temat tego, czy do Niego po prostu wołam, żeby mnie po prostu ratował. Jeśli tego nie robię, to sam po prostu tracę relację. Dla mnie modlitwa jest takim po prostu oddechem. Czerpię z niej siłę i wiem, że Bóg jest przy mnie, że On mnie po prostu wspiera w doświadczeniach, które po prostu mam. Thank you.